Ray Mills, przetrwać na świecie. Syberia. Wiedziałem, że Syberia jest ogromna, ale dopiero 4-godzinny lot uświadomił mi, jak ogromna. To ponad 18 milionów kilometrów kwadratowych. Jest tu ponad milion jezior i 53 tysiące rzek. Do tego miliony drzew. Przez 4 dni lecieliśmy 3 samolotami i 1 śmigłowcem, by dotrzeć do miejsca niezaznaczonego na żadnej mapie. 63 stopnie szerokości geograficznej północnej i 96 stopni długości wschodniej. Następne 12 dni spędzę w samym środku Syberii i bardzo mnie to cieszy. Przybyłem, by spotkać się z Ewenkami, rdzennymi mieszkańcami tych ziem. Żyją głównie z hodowli reniferów, a styl ich życia nie zmienił się od 800 lat. Żyją w rodzinach bądź tak zwanych brygadach. W takiej brygadzie spędzę kolejne 12 dni, mieszkając razem z nimi w tipi. Sztuki przetrwania uczyłem się od lat, ale nie sądziłem, że są ludzie, którzy żyją w ten sposób. W całej Syberii pozostało już tylko 6 brygad Ewenków. Dzikie renifery to podstawa ich egzystencji. Zapewniają transport, mleko, ubiór i są podstawowym elementem diety. Przybyłem tu, by zobaczyć, jak Ewenkowie radzą sobie w tych trudnych warunkach. Jeśli w tak dużym lesie nie chce się zgubić reniferów, potrzebne jest ogrodzenie. To ogrodzenie jest bardzo proste i szybko się je buduje. Tak szybko, że mam kłopoty, by nadążyć za tymi, którzy je budują. Ogrodzenie powstaje dzięki odpowiedniemu układaniu drągów. Nie potrzeba kopać dołków pod słupki ani niczego zbijać gwoździami. Mówią, że w ciągu dnia potrafią ułożyć do 0,5 kilometra ogrodzenia. Przez ostatnie 20 minut ułożyli ponad 100 metrów. Wynik dnia będzie chyba większy. Tą brygadą dowodzi Sasha. Urodził się w lesie, ale chodził do normalnej szkoły. Nowoczesne życie nie skusiło go i powrócił do życia z rodziną. Gdy się patrzy na niego, opieka nad reniferami wydaje się bardzo prosta. Sasha zaproponował, bym i ja spróbował. Ruchomy cel to zbyt duże wyzwanie, więc jak dzieci Ewenków najpierw ćwiczę na drzewie. Już samo zwinięcie liny okazało się trudnym zadaniem. Moim celem jest to drzewko. To nie takie proste. Pokaż, jak to zrobić.
Te ruchy wyglądają na proste, ale tak naprawdę są wyjątkowo dokładne. Pchnięcie nożem w rdzeń kręgowy powoduje natychmiastową śmierć renifera. Renifery są dobrem wspólnym, więc mięso zostanie podzielone między wszystkich członków brygady. W przeciwieństwie do nas, Ewenkowie wiedzą, skąd pochodzi ich pożywienie. Skóra jest dokładnie oddzielana od reszty. Tu nic się nie marnuje. Renifer to jedyne źródło mięsa. Ten udziec pozwoli jednej osobie przeżyć przez 4 dni. Gdyby odżywiać się roślinami, na przykład tymi porostami, to 6 kg zapewni dość energii tylko na jeden dzień. Gdyby nie ścięgna, życie byłoby tu prawie niemożliwe. Zimą temperatury spadają do minus 60 stopni. Jedyną ochronę zapewnia ubranie ze skóry renifera. Kiedy ścięgna wyschną, stanowią znakomitą nić. Najbliższy sklep jest odległy o kilka tysięcy kilometrów, więc ścięgna są bezcenne. Jeśli zastanawiacie się, co będzie z jelitami, to powiem, że na obiad mamy dziś zupę. Syberia to jeden z najzimniejszych regionów świata. Przetrwanie zimą zapewnia oprócz ognia odpowiednie ubranie. Anna zeskrobuje resztki mięsa ze skóry. Skóra może wyglądać jak papier, ale jest twarda jak stal. Dlatego przydaje się odpowiednie narzędzie. Wędzenie skóry ma zapobiec jej gniciu. Anna zaproponowała, że uszyje mi z niej buty. Ewenkowie prowadzą koczowniczy tryb życia, ponieważ renifery zjadają niemal wszystko. Jak wszystkie przeżuwacze, renifery potrzebują ciągłej opieki. Porosty, które zjadają renifery, wolno odrastają, ale ci ludzie dokładnie wiedzą, kiedy przepędzić stado na nowe pastwisko. Jeśli zrobią to zbyt późno, porosty nie odrosną na przyszły sezon. Plemiona koczownicze są samowystarczalne. Las zapewnia im wszystko, czego potrzebują. Niesamowite, co można zrobić z kawałka kory. Ewenkowie używają jej do wyrobu pojemników. Arkadii pokaże mi, jak taki zrobić. To nie jest najlepsza pora na zbiór kory. Drzewa są bardzo wysuszone. Latem jest łatwiej. Drzewa mają w sobie więcej wody. Od lat robię różne rzeczy z kory brzozowej, ale pierwszy raz widzę, by była tak gruba. To jej zewnętrzna warstwa, więc drzewo nie powinno uschnąć, ale nawet jeśli to się stanie, to w tajdze rosną ich miliony. Po usunięciu porostów i wyczyszczeniu kory, można zacząć formować koszyk. Kora brzozowa jest łatwa w użyciu. Tnie się ją tak jak skórę i jest równie wytrzymała, pod warunkiem, że się wie, gdzie ją naciąć. Arkadii niczego nie musi mierzyć. Sasha pomaga wujowi, zszywając poszczególne elementy. Arkadii przygotowuje górną część.
Mogę zobaczyć? Pierwszy raz widzę korę tak grubą i tak równą. Z tego powstanie pojemnik do przenoszenia żywności. Wrzesień. Na Syberii to już późna jesień. Nocą temperatura już spada do minus 6 stopni. Buty robione przez Annę na pewno się przydadzą. Pierwszy raz ktoś bierze miarę w ten sposób. Jeśli w ogóle można to nazwać mierzeniem, raczej dopasowywaniem. Podobnie jak Arkady, Anna nie korzysta z żadnych wzorów. Ta wiedza przekazywana jest od pokoleń. Z całej brygady to Anna robi najlepsze buty. Ten śnieg spadł w ciągu nocy. Pogoda bardzo szybko się tu zmienia, a to pierwszy znak nadchodzącej zimy. Za kilka tygodni temperatura może spaść do minus 70 stopni. Chyba czas rozpalić ogień. Kiedy już rozpaliłem ogień, Vadim i Vitali zabrali mnie na ryby. Powiedzielibym, nie przejmował się śniegiem. Za kilka dni i tak się rozpuści. Oni zauważają śnieg, kiedy pokrywa osiąga metr grubości. Vitali jest brygadowym rybakiem. Nie wejdę na tę tratwę. Oni też uważają, że tylko bym ją zatopił. Dwukrotnie w ciągu dnia wypływają tym czymś, by sprawdzić sieci. Łowienie siecią jest bardziej wydajne niż wędkowanie. Woda jest tak zimna, że gdyby do niej wpadli, hipotermia zabiłaby ich w ciągu kilku minut. Potem powiedzieli mi, że żaden z nich i tak nie umie pływać. Woda zawsze jest zbyt zimna, by się tego nauczyć. Wygląda na niezły połów. Ryby stanowią znakomite uzupełnienie diety. Połowy nie powodują uszczuplenia zapasów ryb, ale to chyba zrozumiałe, kiedy na 600 km kwadratowych powierzchni przypada tylko jeden człowiek. Udany połów? Zajrzyjmy. Cała torba jest wypełniona szczupakami. Wystarczy ich dla całej rodziny i psów na kilka dni.
Z nimi zawsze warto wybrać się na ryby. Teraz przyda się ścięgno, z którego będzie zrobiona nić. Anna ma 5 dzieci. 4 nadal z nią mieszka. Buty szyje dla wszystkich. Wydają się za duże, ale zrobię ci do nich grube skarpety i wszystko będzie pasowało. W tajdze w zasadzie rosną tylko drzewa. Nie ma wielu innych roślin, jednak jesień to czas zbiorów jeżyn i jagód. Zbieram je razem z dziećmi. Choć to późna jesień, jagód jest zaskakująco dużo. Niesamowite. Mogę obejrzeć? Znakomite narzędzie. Zbiera się same jagody, jest ledwie kilka listków. Odpowiednia technika zbioru także jest ważna tam, gdzie trudno o pożywienie. Mogę spróbować? Nieźle mi idzie. Pokaż, jak się to robi. Svetia uważa, że zbieram jagody jak niedźwiedź. Wszędzie je rozrzucam. Po 3 dniach pracy Anna prawie skończyła moje buty. Są na tyle luźne, by krew dobrze krążyła w stopach, co zapobiega odmrożeniom. Miękkie obcasy nie nadają się do chodzenia po twardym podłożu, ale kiedy spadnie śnieg, będą w sam raz. Skończone. Każdy but uszyty jest z około 28 kawałków futra. To bardzo dużo szycia. Zanim będę mógł ich używać, muszę mieć jeszcze odpowiednie skarpety. Pozwoli mi to w nich chodzić przy mrozach sięgających minus 60 stopni. Dziękuję. To naprawdę dobre buty i cenne. Ponieważ Ewenkowie raz na miesiąc przenoszą obozowisko, są mistrzami pakowania. To obozowisko zwinęli w ciągu godziny. Dzieci też są gotowe do drogi. To ich wersja jednorazowej pieluchy. Zimą mokre rzeczy nie są wskazane, a stare próchno znakomicie chłonie wilgoć. Sergej i Vala podróżowali w tych samych koszach, w których dziś wożą swoje dzieci. Zauważyłem, że dzieci Ewenków bardzo rzadko płaczą. Tak niewiele potrzeba im do szczęścia. Zapytałem, co robią, kiedy chorują, i usłyszałem, że tu dzieci nie chorują. To dobrze, bo szpital jest odległy o tydzień drogi. Misza jest unieruchomiony w swojej kołysce. Wystający pałąk ma go ochronić w przypadku, gdyby kołyska spadła z renifera.
Tu nie ma dróg, tylko ścieżki wydeptane przez pokolenia koczowników. Ci ludzie nie mają poczucia odległości, ale lubią wędrować. Mają nawet powiedzenie, że najpiękniejszy jest moment, kiedy się wyrusza w podróż. Prowadząc taki tryb życia, nie trzeba się martwić o hipotekę. Po prostu wybiera się miejsce i rozstawia namiot. Te trzy związane drągi stanowią ramę namiotu. Odkąd na Syberii zapanowały prawa rynku, ewenkowie nie mają łatwego życia. Kiedyś co tydzień przylatywał śmigłowiec, który zabierał skóry i przywoził narzędzia. Wtedy loty były darmowe. Dziś trzeba za nie słono płacić. And the flights are hugely expensive. Mimo wszystko ci ludzie kochają ten styl życia. Często bywa tak, że dzieci muszą być łapane na lasso, niczym renifery, bo inaczej nie chciałyby jechać do miasteczka, gdzie jest szkoła. Podobnie jak jego ojciec i wuj, młody Sława na pewno powróci ze szkoły, by żyć w tajdze. Posiadają wiedzę, która pozwoli im tu żyć bez względu na to, co się stanie w Rosji. Będąc tu, poznałem wiele ciekawych rzeczy, ale największe wrażenie zrobił na mnie spokój tych ludzi. Ewenkowie wybrali ten styl życia i są szczęśliwi w swojej tajdze. Kiedy przybyłem tu 12 dni temu, zastanawiałem się, jak można tu żyć. Ewenkowie pokazali mi, że można nie tylko tu żyć, ale i cieszyć się życiem. Wersja polska dla BBC Worldwide Masterfilm. Tekst Jacek Mikina, czytał Marek Lelek.